Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj taki kontynuacja tematu z poprzedniego filmu. Mianowicie chciałbym, w poprzednim odcinku było o dolewaniu oleju, czy remontować silnik, czy dolewać olej. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o normach spalania oleju przez silnik. Co mówią o tym producenci, jak to wygląda w praktyce, ile silnik powinien zużywać oleju. Także zaczynajmy. O co chodzi w tych normach spalania? No, wiąże się to z tym, że w instrukcjach obsługi zazwyczaj producent danego modelu, danej marki samochodu określa w rozdziale, powiedzmy, o uzupełnianiu oleju czy o wymianach oleju, jaką ilość oleju może silnik spalać. Najczęściej jest to w kilku zdaniach opisane. Ja takich instrukcji widziałem kilkanaście, kilkadziesiąt z różnych marek. Najczęstsze podane spalanie oleju, czy norma zużycia oleju, powiedzmy, która jest uznawana jeszcze za normalną, jest to gdzieś to w granicach zawiera się od 0,2 litra do 1 litra na 1000 km. Najczęściej są to te górne wartości 0,5-0,7 litra do 1 litra na 1000 km. Co można o tym powiedzieć? No, w przypadku wymiany oleju, na przykład, co tak, większość już praktycznie oleju co 10-15 tysięcy żaden producent już nie wymienia, tylko zazwyczaj jest to minimum 20 tysięcy, a najczęściej 30 tysięcy. Jeżeli silnik by zużywał pół litra oleju na 1000 km, to musielibyśmy między wymianami dolać od 10 litrów przy 20 tysiącach do 15 litrów, nawet przy 30 tysiącach okresu międzyprzeglądowego. No, raczej normalne to nie jest. Zapewne każdy się zdziwi, że takie są normy, ale taka jest niestety rzeczywistość. Najczęściej jest to spowodowane tym, że producent zabezpiecza się po prostu jakimiś eksploatacyjnym zużyciem oleju, czy pracą w nietypowych warunkach tego samochodu, tego silnika, gdzieś w warunkach bardzo gorących, czy w warunkach zimnych, w warunkach rozruchów częstych, pracy jako taksówka i tak dalej, i tak dalej, i tym podobne. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest, żeby silnik nie spalał w ogóle oleju. No i ja w swoich samochodach najczęściej tak miałem, że normą zużycia oleju zazwyczaj było tak, że ten silnik nie spalał tego oleju. Aczkolwiek myślę, że taki okresem międzyprzeglądowym, jeżeli dolejemy pół litra do 1 litra oleju między 15-20 tysięcy kilometrów, to raczej nie jest to nic dziwnego. No bo pamiętajmy, że silnik w różnych warunkach pracuje pod różnym obciążeniem i to zużycie, i silnik czterosuwowy może taki olej pobierać. Wszystko to wiąże się też z budową silnika, z pasowaniem elementów, z budową układu zaworów głowicy, jak to jest wszystko uszczelnione, czy silnik jest ciasto spasowany, czy luźno. Tutaj chodzi o budowę tłok, pierścień, cylinder. Wszystko to powoduje, że są silniki, które spalają olej więcej, są takie silniki, które tego oleju bardzo mało spalają albo w ogóle. A co mówię tutaj nam instrukcja? Ja tutaj przykładowo wziąłem instrukcję z aktualnego auta i może sobie przeczytajmy. Tutaj mamy poziom oleju silnikowego, taki, nie wiem jak to obrócić, ale chcę to do kamery pokazać. O, tak może będzie widać. O, teraz. Ja to przeczytam, co tutaj pisze. W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym co pewien czas należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany. W przypadku dotartego już silnika, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż pół litra na 1000 km, należy się skontaktować z autoryzowanym partnerem marki oraz o częstotliwość wymiany oleju sprawdzać poziom oleju przed każdą dłuższą podróżą.
Także tutaj producent dopuszcza pół litra oleju na 1000 kilometrów, ale ja spotkałem się w instrukcjach nawet 1 litra do 1000 kilometrów. Jest to tak, jak mówię, jest to taka norma zużycia, ale według mnie, jeżeli by okres przeglądowy, tak jak tutaj są między wymianami oleju co 30 tysięcy, to silnik by musiał brać 15 litrów oleju. Musielibyśmy 3 razy wymienić tak jakby olej w samym silniku. Jeszcze biorąc pod uwagę, że sam silnik na przykład ma pojemność 3 litry, czyli byśmy pięciokrotnie wymienili olej między wymianami, jeżeli silnik by zużywał pół litra oleju. Także są to bardzo duże ilości i raczej w takim wypadku już ten silnik raczej w dobrym stanie specjalnie nie jest. Aczkolwiek przy takim zużyciu pół litra na 1000 kilometrów możemy nie zaobserwować nawet dymienia takiej. To jest dosyć ciekawa rzecz, dlatego że to już powiedziałem w ostatnim odcinku, że często jest tak, że nawet kupując samochód, dowiemy się tak naprawdę o zużyciu oleju podczas jakiejś dłuższej podróży, pokonania tego pierwszego 1000 km, zauważymy spadek tego liczby. I często jest tak, że ludzie, które kupują samochody używane, dziwią się, że na przykład po 1000 km musieli dolać litr czy 2 litry oleju. Auto na przykład nie dymiło, nie ma żadnych innych oznak. Oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę samą diagnostykę też komputerową, czyli wypadanie zapłonu, aczkolwiek, czy jakieś błędy z katalizatorem, z sondami lambda, aczkolwiek dla dobrego sprzedawcy skasowanie błędów, czy nie stanowi problemu i te błędy mogą się pojawić dopiero na przykład po kilkuset kilometrach. Także tutaj odnośnie poboru oleju, jeżeli silnik nam nie będzie dymił, to takie przykupnie auta praktycznie nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Oczywiście są jakieś poszlaki typu odymienie rury wydechowej czy jakieś bańki stare z olejem, ale nie świadczą to oczywiście też o tym, że silnik będzie tam pobierał olej. Także nie jest to takie proste, jakby się miało wydawać. Tutaj producenci. Co ja myślę o tych normach? Tak jak powiedziałem, jest to zabezpieczenie dla producenta względem tego, że silnik może po prostu pobierać taki olej, bo jest fabrycznie tak złożony, że tak powiem, luźno, gdzie ten olej się przedostaje i jest spalany po prostu w układzie tam korbowo-tłokowym. Tak samo głowica może mieć też różną budowę. Różne uszczelniacze zastosowane zaworowe, i też ten olej może się przedostawać do komory spalania. Także co do samego, to najlepiej, jakby silnik w ogóle nie zużywał oleju, to jest najlepsza sytuacja, ale ja myślę, że jeżeli będziemy dolewać tak jak nawet w tych dolnych normach 0,2 litra na 1000 km, to i tak byśmy musieli przy 10 tysiącach kilometrów dolać 2 litry. Jest to, myślę, jeszcze dopuszczalne, aczkolwiek no już trzeba się zainteresować, jaka jest przyczyna tego. Często są też wycieki. Także tutaj te odnośnie norm, górne te widełki, no to już jest raczej silnik, że tak powiem. Możemy jeździć, bo ja to powiedziałem w poprzednim odcinku, ile czy dolewać olej, czy remont robić. Silnika to wszystko zależy od tego właśnie, jaki przebieg robimy, ile mamy zamiar jeździć tym autem. Często jest tak, że dolewając nawet spore ilości oleju, nieopłacalna jest naprawa silnika czy sama wymiana silnika. Pamiętajmy, że koszty zarówno części, jak i robocizny znacząco teraz wzrosły. Także to było na tyle w takim odcinku o normach zużycia oleju przez silnik, co na to producenci mówią. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka.